mamy do czynienia z pracą analizy detalu. Wszystkie te fragmenty, z których jest skomponowana, one wyjmują pewne typy sekwencji, scen, które są bardzo charakterystyczne dla kina grozy. To jest dla mnie taka praca w skali mikro, w tym sensie, że mamy tutaj człowieka, który wyciąga pewne scenki i każe nam się zastanowić, gdzie groza mieszka, on tak powiem. To są sceny, które widzimy w zupełnie innych filmach, ale także w dokumentach, ale także we fragmentach scen sportowych, które mogą nagle przyjąć taką formę, zbliżenie. Coraz częściej niestety w dokumentalnych obrazkach, które widzimy w wiadomościach, które same w sobie w ogóle mają moc, właśnie dlatego, że wiemy, że nie są częścią starannie zaplanowanej historii o wielkim rekinie, zmutowanym aligatorze czy demonie po zuzu.